Jak to jest? Żyjemy w XXI wieku, w kraju cywilizowanym, posiadamy szeroką wiedzę z zakresu ekologii, z zakresu ichtiologii. Wiemy, że amatorski połów ryb nie służy do zdobywania mięsa. Nauczyliśmy się wypuszczać złowione ryby. Nauczyliśmy się chronić tarło, chronić ryby, chronić zbiorniki wodne. Nauczyliśmy się nawet rozmnażać te ryby. Wiemy, jak zarybiać. Wiemy, jak przeciwdziałać temu, żeby ryb w zbiornikach było coraz mniej. Nasza świadomość wędkarska staje się coraz szersza, a mimo tego wszystkiego z roku na rok na naszych ukochanych wodach związkowych jest coraz gorzej. Dlaczego jest tak, że właściciel wody prywatnej potrafi tą wiedzę wykorzystać i stworzyć taki zbiornik, w którym będą ryby i wędkarze będą mogli cieszyć się z wyników wędkarskich i tych ryb tam nie zabraknie, a nasze wody, tak zwane ogólnodostępne, niestety z roku na rok świecą coraz większymi pustkami. Namawiamy kolegów do tego, aby aktywnie brali udział w poprawie tego stanu. Namawiamy, aby brali udział w zebraniach, szli na głosowania, jeździli na zarybienia, jeździli na sprzątania brzegów zbiorników wodnych, żeby aktywnie uczestniczyli w życiu naszego związku i mimo tego, że spora grupa ludzi jest bardzo mocno zaangażowana i bardzo prężnie działa, non-stop spotyka się ze ścianą, a zmian z każdym kolejnym rokiem nie widać. Może kluczem do sukcesu nie jest działanie takie lokalne, o którym właśnie mówię, jeżdżenie na te zarybienia, branie udziału w tych zebraniach, bo może tak naprawdę struktura i organizacja naszego związku jest tak skonstruowana, że choćbyśmy mieli multum ludzi, którzy chcą zrobić dobrze, nie będą w stanie zrobić nic, bo po prostu nie będą mieli takiej możliwości. Jakby organizacja tego wszystkiego będzie taka, że ci, którzy chcą tych zmian, chcą bardziej rybnych wód, nie będą w stanie nic zdziałać, nie będą w stanie przebić się przez tych, którzy mają na to wywalone, bądź mają jakiś inny interes. Może zmian należy dokonać u podstaw. Czy w dzisiejszych czasach ma sens istnienie takiej organizacji, której praca opiera się na, której jakby działania opierają się na pracy społecznej? Dzisiaj społeczeństwo jest roszczeniowe, płace, chce dostać. Jeżeli ktoś coś robi, chce, żeby był skontrolowany. Niestety tego w naszym związku brakuje. Mamy wiedzę, żeby zrobić naprawdę bardzo rybne wody. Niestety narzędzia, którymi dysponujemy, są tak niedoskonałe, że w mojej ocenie, choćbyśmy nie wiem jak się starali, bez zmian fundamentalnych nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Szachmat, wędkarze. Jestem ciekawy, co Wy o tym sądzicie. Czekam na Wasze komentarze pod tym filmem. A przy okazji, gdyby wśród nas był jakiś widz, który ma już kilka lat na karku, nie bałby się kamery i chciałby opowiedzieć do niej trochę, jak to było kiedyś z tymi rybami, jak było kiedyś z działaniami, które wędkarze przeprowadzali nad wodą i jak to wszystko na przestrzeni lat się zmieniało, to chętnie z taką osobą umówię się na rozmowę po to, żeby przeprowadzić mały wywiad. Tymczasem pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję, nad rybnymi wodami.